15 kolejka Futsal Ekstraklasy. Rafał Szlagal, witam serdecznie z Cygańskiego Lasu i zapraszam na starcie rekordu Bielsko-Biała z Akaną Orłem Futsal Jelcz Laskowice. Po 14 kolejkach drużyna Andrzeja Szłapy z dropkiem 37 punktów przewodzi ligowej stawce i ma 9 oczek przewagi nad Klireksem Chorzów. Orzeł jest szósty, uzbierał do tej pory 24 oczka. Do wicelidera Skorzowa traci tylko 4 punkty. Oto skład, w jakich wystąpią goście. Numer 1 w bramce to oczywiście Maciej Folten, numer 7 Gustavo Henrique, 9 Janis Pastars, 10 Mykola Morozow, 19 Marcin Firańczyk, 12 Noel Charrier, 23 Jesus Lopez Garcia, 25 Damian Makowski, 40 Kacper Kendra. Z numerem 77 na koszulce wystąpi Filip Turkowyt, numer 99 Arkadiusz Szybczyński. Trenerem drużyny Orła jest Jesus Lopez Garcia, który dzisiaj z konieczności, również jeżeli zajdzie taka potrzeba, zamelduje się na parkiecie. I skład gospodarzy, rekord Bielsko-Biała, numer 84 w bramce to Bartłomiej Nawrat, 13 Jani Korpela, 11 Aleks Wiana, 20 Aleksandr Bondar, 27 Jan Janowski, 1 Kacper Heburzej, 19 Krzysztof Iwanek, 5 Kamil Surmiak, z numerem 7 na koszulce zagra Łukasz Biel, numer 8 Tomasz Gąsior, 9 Artur Popławski, 10 Paweł Budniak, 21 Michał Marek, 23 Michał Kubik. Trenerem drużyny z Bielska Białej jest oczywiście Andrzej Szłapa. A o to, żeby dzisiaj na parkiecie wszystko odbywało się zgodnie z literą futsalowego prawa, zadba czwórka sędziowska w składzie: Damian Jaruchiewicz, Michał Potępa, Dawid Konieczny, Bogdan Maciąg. Często mecze, w których właśnie rekord jest uznawany za murowanego faworyta, nie idą do końca po myśli rekordzistów. Jak będzie dzisiaj? O tym przekonamy się już za niespełna dwie godziny. Rozpoczęli od środka rekordziści, którzy grają się w charakterystycznych zielonych strojach. To podejmie rękawice, kolejna akcja rekordu i gol! Artur Popławski w czwartej minucie tego starcia otwiera wynik. 1-0, mistrzowie Polski prowadzą z Akaną Orłem. Dobra akcja skrzydłem, Popławski przymierzył precyzyjnie. Od czwartej minuty i po tej akcji Popławskiego. Płaskim strzale rekordziści obejmują prowadzenie w tym starciu. Kontratak rekordu, Budniak zatrzymany jeszcze! Strzał z dystansu Kubika, świetna parada Foltyna. Folten wyszedł z bramki, zażegnał niebezpieczeństwo, uruchomił szybko Pastarsa na lewej flance. Pastars! Nawrat z problemami, ale powstrzymał ten atak Łotysza. Rusza Popławski, Popławski słupek ratuje teraz Orła przed utratą drugiego gola. Gniałta, rzut rożny, kolejne uderzenie z dystansu. Bondar szukał okienka bramki Foltyna. Świetnie zastawił się Marek Barek. Starał się przerzucić piłkę nad Foltynem, ale pełne skupienie. A piątkowe spotkanie pomiędzy rekordem a Akaną otwiera 15 kolejkę futsal Ekstraklasy. Teraz dobra akcja na prawym skrzydle Marka. Strzał, po którym futsalówka zmierzała w okienko. Jest z tego znany Marek. Marek! Znowu starał się podcinką. Foltyn wychodzi z bramki, podaje piłkę do Kendry. Dobra akcja, Pastars! Pastars! Nie trafił światło. To łatwa strata w środkowej strefie, potężne uderzenie Budniaka. Świetnie ubiegnięty teraz Henrique przez Popławskiego, 2-2, Popławski. Popławski zagrywa pole karne i Budniak nie wykorzystuje stuprocentowej okazji. I poprawka Budniaka, ale i tym razem górą Foltyn. Trwa napór mistrza Polski. Popławski. Marek Pietko do Popławskiego, słupek jeszcze, futsalówka odbiła się od pleców Foltyna i wyszła na rzut rożny. Poradził sobie na flance z Makowskim, jeszcze kolejne uderzenie, ale i tym razem dobra interwencja Macieja Foltyna. Popławski, Marek ma na plecach Henrique, Marek bardzo mocno, ale przenosi piłkę nad poprzeczką z najwyższym trudem Maciej Foltyn. Jego zawodnika Gredaru Brzeg, uderzenie Bondara, ale wyczuł intencję strzelca Foltyn. Najniższe pozycje w defensywie zawodnicy Orła. Spory ruch przed polem karnym. Wiana ma drugie miejsca, Wiana i gol!
2-0 dla rekordu Aleks Wiana. Na niespełna 3 sekundy przed końcem pierwszej odsłony. Robił co mógł, żeby jego zespół zszedł na przerwę z deficytem jednej bramki, ale nie udało się powstrzymać tej ostatniej ofensywnej akcji w pierwszej połowie zawodników Mistrza Polski. Nie dał się nabrać Popławskiemu. Teraz Enrique! I wyręczył golkipera rekordu. Ratował swój zespół. Beznadziejnych wydawałoby się sytuacja. Teraz dobra okazja. Kendra sam na sam z nawrotem. Kendra! I słupek! Gratuluje teraz rekord! I zabrakło trochę precyzji, żeby zdobyć gola kontaktowego. Teraz dobra dwójkowa akcja, Pastars oraz Enrique, Kendra ma trochę miejsca, podaje do Szybczyńskiego, teraz okazja, ależ akcja, Kany, szkoda, że nie zakończona zdobyciem gola. Stracił piłkę. Dobry jednak odbiór Bondara i znowu musiał przenieść się futsalówka nad poprzeczką. Maciej Foltyn, Ławski, Kubik, Budniak, nie trafił światu bramki z magicznej. Kartki z napisem timeout, a teraz prosty błąd przy rozegraniu piłki przydarza się zawodnikom Akane Orła. Spójrzmy na to, jak to się wydarzyło. Chyba nie do końca wiedział, gdzie dokładnie znajduje się Janowski Kendra. I teraz już 4-0, kompletnie pogubili się w ciągu tych kilkunastu sekund podopieczni Jesusa Lopeza Garcia. A rekord prowadzi już w tym meczu 4-0. Przeszymury. Tak wyglądało to kolejne trafienie. Nadal gra jest wycofanym bramkarzem. Sekendra szybko wraca i mamy samobójcze trafienie. Morozowa 5-0 w Bielsku-Białej. Bramki. 39. minuta gry. Byli na razie zainteresowani tym, żeby zmniejszyć rozmiary tej porażki, żeby zdobyć chociażby tutaj gola honorowego. Wiana przejmuje piłkę. Wiana i gol! 6-0! Kolejne trafienie Wiany w tym spotkaniu. Czterdziesta minuta gry. Dziękuję sobie zawodnicy obydwu drużyn za walkę w tym meczu. Ja już Państwu powoli dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia kolejnych relacji